Cześć, witajcie na kanale Zrób to sam. Dzisiaj mam dla Was kolejne doświadczenie. Tym razem to jest doświadczenie z chrupkami kukurydzianymi. Jak widzicie, mam tutaj bardzo dużo chrupek. One są w takim ciekawym kolorze. I jeśli robiliście kiedykolwiek jakieś doświadczenia z chrupkami, to pewnie namaczaliście i łączyliście w ten sposób. I te chrupki można w tak dosyć długie łańcuchy łączyć. Właśnie takie. No, a ja postanowiłam dzisiaj roztopić, rozpuścić w wodzie te chrupki, ponieważ jak widzicie, one właśnie pod wpływem wody się rozpuszczają i zobaczyć, jaki będzie efekt. Czy da się połączyć kolory, bo jak widzicie, one są barwione, ten akurat pływa, nie chce się utopić. Te chrupki są barwione, czyli w środku jest jakiś barwnik i chciałabym zobaczyć, nawet ciężko go zatopić. Spora wyporność, jak na takie małego chrupka. I tutaj widzicie, troszeczkę już jest rozpuszczony. No i praktycznie cały się rozpuścił. Teraz spróbuję włożyć drugiego. I zobaczymy. Zobaczymy, czy te kolory się połączą. I czy to jakoś wpłynie na wodę, czy może się trochę zmieni konsystencja po rozpuszczeniu chrupku w wodzie. Teraz czerwony. Również ciężko go zatopić. Jak widzicie, tutaj się już zaczyna rozpuszczać. Chwilę potrzymam go pod wodą. Ciekawa jestem, czy wyjdzie fioletowy kolor z tego. I to jest chyba wszystko, co mi wyszło. Tutaj nic więcej nie będzie. Fioletowy jakoś tak nie wyszedł. To właściwie woda jest niebieska, trochę ciemniejsza niż po pierwszym chrupku niebieskim. No i w środku pływają takie kawałki czerwone i niebieskie. Nie wiem, czy się spodziewaliście czegoś więcej. Nie wiem, czego ja się spodziewałam. W każdym razie to tyle. Mam nadzieję, że ten filmik z doświadczeniem, z eksperymentem się Wam podobał. Zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału i zapraszam do oglądania innych filmików na naszym kanale. Do następnego razu. Cześć!